Po blisko 2 miesiącach przerwy hala sportowa w Kozienicach ponownie tętniła życiem. W drugi weekend maja była areną rywalizacji uczestników 6. ogólnopolskiego turnieju boci osób niepełnosprawnych. W sobotę i w niedzielę na kilku boiskach grali reprezentanci 27 drużyn, głównie z warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej. Organizatorem turnieju było Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Start. Bierze udział 87 zawodników z terenu całej Polski i mamy nadzieję, że wszyscy zawodnicy i uczestnicy wyjadą zadowoleni z Kozienic. Impreza oczywiście nie mogłaby się odbyć bez naszych dobroczyńców, czyli gminy Kozienice oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Boccia to dyscyplina paraolimpijska pochodząca z Włoch. Została stworzona z myślą o osobach ze schorzeniami narządu ruchu. Jednak jest dyscypliną dla wszystkich, również dla osób pełnosprawnych. Jest to dyscyplina rekreacyjna, którą każdy, czy to osoba zdrowa, czy osoba niepełnosprawna, możemy się po prostu nią bawić. Więc myślę, że zawsze warto robić coś, co integruje zarówno osoby zdrowe, jak i osoby niepełnosprawne. Jest to gra, w którą może grać każdy na każdym poziomie praktycznie wiekowym, w każdym wieku może grać i dysfunkcje czy niepełnosprawność w żadnym stopniu nie ma tutaj wpływu na to, kto może uczestniczyć w tej grze. Jest ona po prostu przyjemna, bardzo wymagająca, ale właśnie przyjemna i dla każdego dostępna. Gra się po to, żeby oczywiście wygrać. Wygrywa zespół, który zgromadzi najwięcej punktów z 6 rund, które są rozgrywane. W Kozienicach zawodnicy rywalizowali zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Zawody były dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.